Dzień dobry. Witam Was w dzisiejszym 40. odcinku serii eksperckiej, w którym powiem o kredycie hipotecznym dla samotnego rodzica. Sytuacja, o której mowa, dotyczy wielu osób. Samodzielne wychowywanie dziecka, a co za tym idzie rosnące koszty z tym związane, stanowią znaczące wyzwanie finansowe. Przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny kluczowa jest zdolność kredytowa. Dochody jednej pracującej osoby muszą pokryć koszty życia, koszty obecnie posiadanych zobowiązań oraz koszt wnioskowanego kredytu. Chcąc ubiegać się o finansowanie, ważnym jest, aby przedstawić dokumenty potwierdzające stałą pracę, odpowiednio wysokie wynagrodzenie i posiadać nienaganną historię kredytową. Istotną rolę odgrywa także ocena scoringowa, a więc oszacowanie prawdopodobieństwa spłaty w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Można się spotkać z sytuacją, że niektóre banki podczas analizy takiego wniosku narzucą bezwzględny warunek wykupienia polisy ubezpieczeniowej przez cały okres trwania kredytu hipotecznego. Więcej na ten temat znajdziecie na naszym blogu na stronie www.staniszewskafinanse.pl. Do zobaczenia!